Drodzy bracia, miłe siostry, dzisiaj mamy piękną okazję być w pierwszą sobotę tego roku na tym miejscu, żeby studiować Słowo Boże. I wiecie co? Bardzo mi miło, że ostatnią sobotę zakończyliśmy rozważaniem słowa nad tematem Słowa Bożego, ile by kosztowało, ile w ogóle kosztuje nasze zbawienie. Ile kosztuje w ogóle miejsce nasze w Królestwie Bożym. Takim był tytuł kazania, na którym zważaliśmy w ostatnią sobotę ubiegłego roku. A teraz proponuję do waszej uwadze temat następny. Ile kosztuje twoje pudełko? Taki tytuł ma dzisiejsze kazanie. Ale od samego początku, jak zaczynaliśmy nasze nabożeństwo w trakcie apelu, zadawałem takie pytanie. Każdy człowiek w swoim czasie zadaje takie pytanie. Ile kosztuje moje życie? Ile ono jest warte? Kiedyś tak liczyłem, tak usłyszałem nieco dawno, że jedna nerka kosztuje więc mniej, nie wiem, a może mi poprawicie, około 10 tysięcy dolarów. Może więcej, może mniej, nie wiem. Ale ja tak policzyłem, że jak mam dwie nerki, plus wątroba, plus serce, plus płuca, plus głowa, ręce, to nie wiem, no parę tysięcy tam, parę milionów może się nazbiera. Ktoś może ocenić życie człowieka w 1000, ktoś może w milion, a ktoś może w miliard. Nie wiemy. Ze względu człowieka na wartość życia innego człowieka. Czasami można ocenić życie człowieka w jeden grosik, mały grosik. Jak to było, a kiedyś za czasów średniowiecza, czy pierwszej, czy drugiej wojny światowej. Jak oceniają inni ludzi nas samych? Jak ludzie w ogóle oceniają wartość życia człowieka? Dzisiaj spróbujemy dać odpowiedzi na te pytania. Posłuchajcie, znalazłem kilka takich przysłowie, które mówią na ten temat. W czasach średniowiecza była taka filozofia i przedstawiciel tej filozofii Mark Aurelii mówił tak. Człowiek wart tyle, ile są warte jego sprawy, którymi on się zajmuje. Czyli tak wychodzi, jeżeli człowiek zajmuje się takimi wartościowymi sprawami, a na przykład jak, nie wiem, jak jest tam minister w rządzie państwa, to ten człowiek dużo warto. A jeżeli na przykład kierowca, który wywozi śmieci, to co, on chyba mniej warty. Jeżeli na przykład jeden albo drugi nie wyjdzie do pracy, no co będzie? Jeżeli na przykład nie wyjdzie do pracy minister, no państwo będzie sobie dalej tam istniało przez tydzień, dwa, trzy, może miesiąc, może więcej. A jak kierowca nie przyjdzie do pracy, co będzie wtedy z naszymi koszami ze śmieci? Katastrofa będzie globalna. Albo na przykład też bardzo znany, na przykład może nie w całym świecie, ale w Polsce, Jan Paweł II. Posłuchajcie, co on mówi na temat wartości człowieka. Człowiek warty tyle, ile może dać innemu człowiekowi. Jeżeli na przykład ja coś mam i mogę podzielić się z innym człowiekiem, to ja coś warty. Jeżeli na przykład jestem taki biedny, że no nie mam nic, to co? Wtedy może nic niczego nie warty. Mądrość narodowa mówi tak. Człowiek wart na tyle, ile może dać od siebie, albo jak ty sam siebie oceniasz, tyle i jesteś wart. I ostatnie. Człowiek jest warty tyle, w ile on sam siebie ocenia. Różni ludzie mogą mówić na ten temat różne rzeczy. A jak mówię na ten temat mądra księga Biblia? Zwrócimy się do tej księgi i zobaczymy, co mówił na ten temat Jezus. Co w ogóle mówi nam Słowo Boże? Bo ludzie mogą mieć swoje kryteria oceny wartości człowieka. A jak Pan Bóg ocenia wartość człowieka, wartość jego życia? W rozmowie z uczniami Jezus powiedział w pewnym momencie takie słowa na temat wartości człowieka. W 16 rozdziale Ewangelii Mateusza i w 26 wersecie Jezus powiedział tak.
Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? My widzimy, że ten temat wartości życia człowieka, wartości jego duszy był aktualny i ponad 2000 lat temu. A teraz wrócimy się jeszcze do zapisów, które były zapisane jeszcze wcześniej. W księdze Hioba. Księga Hioba, drugi rozdział, bardzo znany też dla wszystkich was te słowa. Drugi rozdział i czwarty werset. Słowo Boże mówi nam tak. A za życie swoje człowiek odda co? Wszystko. Wszystko odda człowiek za życie swoje. My widzimy, że ten temat, który jest poruszany dzisiaj, był i jest i nadal zostanie aktualny i w czasach średniowiecza, i 2000 lat temu, i nawet wcześniej. Jeszcze za czasów Jezusa Chrystusa, ponad około 2000 lat, ten temat też był poruszany. Czego jest warty człowiek? Dzisiaj rozważaliśmy na taki temat stosunków na przykładzie ludu izraelskiego. Kiedy Pan Bóg z jednej strony opiekuje się swoim stworzeniem, całym ludem izraelskim. I w przykładzie, jak on się zwraca do swojego ludu, córka Izraela, syn mój Jakub, albo syn mój Izrael. Pan Bóg pokazuje na przykładzie takich stosunków jako ojca z synem, pokazuje, ile jest warty ten lud. Ale mówię tak o całym ludzie, jak nacze o jednym człowieku. A o jednym człowieku mówię tak, jak nacze to cały lud. I Pan Bóg pokazuje nam na przykładzie tych słów, które jeszcze będziemy rozważać w trakcie Szkoły Sobotniej w tym kwartale. Otworzymy teraz Księgę Izajasza, 44 rozdział i przeczytamy werset 23. Wykrzykujcie niebiosa, bo Pan to uczynił. Krzyczcie głośno, wy, głębiny ziemi, wy, góry, wybuchajcie okrzykiem radości. Ty, lesie, że wszystkimi swoimi drzewami, gdyż Pan odkupił Jakuba i wysławił się w Izraelu. My widzimy, że Pan Bóg pokazuje nam te stosunki, takie relacje pomiędzy swoim stworzeniem, te, które zaginęło, te, które już było za krok od śmierci. Pan Bóg pokazuje nam, że jak On bardzo mocno miłuje, jak On przychodzi, jak On, jak tu jest napisane, odkupił Jakuba, wykupił Izraela. Ale tu powstają kolejne zapytania, kolejne pytania. Jak wykupił? Od czego wykupił? Albo od kogo wykupił? I po co wykupił? Te takie trzy ważne pytania. Spróbujemy dać na to dzisiaj odpowiedzi na podstawie Pisma Świętego. Otworzymy teraz kolejny werset, który jest zapisany w Księdze Machiasza. Księga Machiasza, 6 rozdział. Księga Machiasza. Z 6 rozdziału przeczytamy werset 4. Wszak wprowadziłem cię z ziemi egipskiej i z domu niewoli wykupiłem cię. Posłałem przed tobą Mojżesza, także Aarona i Miriam. Ta historia zaczyna się bardzo, bardzo dawno. Jeszcze w czasach, wtedy, kiedy Pan Bóg wyprowadził swój lud izraelski z egipskiej niewoli. On powiedział tak, że ja wyprowadziłem cię z domu niewoli. Pan Bóg pokazuje nam, że ta historia rozpoczęła się bardzo, bardzo dawno. I wtedy, jak może pamiętacie, nie będziemy już teraz tak szczególnie powracać do tej historii, ale wkrótce przypomnę, że wtedy, kiedy ostatnie te plagi schodziły do ziemi egipskiej, Pan Bóg dał taki plan zbawienia, że każda osoba, która była pierworodna w rodzinie, mogła zostać być zbawiona. W jaki sposób? Że każda ta rodzina, kiedy się zbierze się, muszę przynieść jako symbol zbawienia takiego małego baranka, który by symbolizował tego Zbawiciela,
który przyjdzie w przyszłości. I teraz przeczytamy wkrótce ten werset właśnie z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 13 rozdziału. Przypomnijmy sobie, 13 rozdział i werset 15. Z 13 rozdziału przeczytamy werset 15. Druga Mojżeszowa, 13 rozdział i werset 15. Bo gdy Faraon uporczywie wzbraniał się wypuścić nas, zabił Pan wszystko pierworodne z ziemi egipskiej, od pierworodnego z ludzi do pierworodnego z bydła. Dlatego ofiaruję Panu wszystkie samce otwierające łono matki, każdego zaś pierworodnego z synów moich wykupujcie. I z tego czasu Pan Bóg postanowił, żeby każdy człowiek, który się urodzi się jako pierworodny w ludzie izraelskim, musiałbym przynieść wykup za swoje życie jako symbol tego, że ten człowiek zostanie żywy, że Pan Bóg pamięta tą historię, że i my musimy pamiętać tą historię, jaką wielką ceną zapłacił Pan Bóg, zapłacił każdy członek rodziny, żeby pamiętali to, co uczynił Pan Bóg dla zbawienia każdej rodziny, która wyszła z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I z ciągiem lat każda rodzina, która już wyszła z ziemi egipskiej, która weszła do ziemi obiecanej, każda rodzina, kiedy przychodził ten czas świąteczny, kiedy gromadziła się za stołem, kiedy wspominali te wszystkie wydarzenia, które były z ich praojcami, każda rodzina musiała zastanowić, musiała pomyśleć jeszcze raz nad tym, co Pan Bóg uczynił dla ich zbawienia. Pan Bóg kilkakrotnie razy przez swoich sług, przez proroków prosił, żeby oni to zapisali. Ile dużo zapłacił Pan Bóg, jaki wykup, jaki odkup zapłacił Pan Bóg za każde dziecko w Izraelu. I właśnie w ostatniej księdze Biblii, w księdze Objawienia, w 5 rozdziale i w 9 wersecie, Pan Bóg przez swojego proroka, przez proroka Jana, proroka nowotestamentalnego, mówi nam też takie słowa. Piąty rozdział Księgi Objawienia, 5-9, mówi nam następne słowa. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzin jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęć, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka i ludu i narodu. Te słowa skierowane do baranka, który wykupił każdego, kto jest na tej ziemi. I te słowa brzmią tak. Dziękujemy Ci, że zostałeś jaki? Zabity i odkupiłeś nas dla Boga. Czyli my mówimy do Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie, że wykupiłeś nas. Wykupiłeś nas swoją krwią. Dla kogo wykupiłeś? Dla Pana Boga. Czyli Pan Bóg jest zainteresowaną osobą, żeby każdego z nas wykupić. Ale czy tak było zawsze? Przypomnijmy sobie kilka takich osób. Takie to są bohaterowie z Pisma Świętego, którzy w różny sposób doceniali to, co Pan Bóg uczynił dla nich. Bo właśnie są różne ludzie z Pisma Świętego, którzy w różny sposób oceniali Boga i to, co On dla nich uczynił. Na przykład zobaczymy na Judasza, który bardzo tanio ocenił Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. I ocenił to tylko w 30 srebrnych monet. W Ewangelii Łukasza czytamy jeszcze dwie osoby, którzy spotkali z Jezusem pewnego dnia. Jeden człowiek ma na imię Szymon Faryzeusz, który zaprosił Jezusa do swojego domu, który też bardzo tanio ocenił Jezusa. Nawet nie dał mu wody, żeby umyć nogi. A kobieta, która ma na imię Maria,
bardzo drogo oceniła swego Zbawiciela. Przeczytamy to w Ewangelii Łukasza, 7 rozdziale i wersecie 44. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Każdy człowiek w różny sposób ocenia tego Boga, który coś robi dla zbawienia każdego z nas. I właśnie to, w jaki sposób my oceniamy Pana Boga, który nas wykupił, który oddał za nas wszystko, w taki sposób będzie dokonane nasze zbawienie. Posłuchajcie jeszcze raz. To, w jaki sposób my oceniamy Pana Boga, w taki sposób i będzie dokonane nasze zbawienie. Ja nie pamiętam, jaki to jest zakon z fizyki, ale może ktoś pamięta, może mi to poprawi. Przypomnijcie sobie może ze szkoły lustro. Ja już nie pamiętam, jaki to temat fizyki, ale pod jakim kątem promień słońca albo promień światła dobija do lustra, pod takim kątem i on się odbija. W naszym życiu tak samo. Pod jakim kątem my przyjmujemy miłość Pana Boga, pod takim kątem i będziemy ją odbijać. Przed samym końcem chcę powiedzieć wam jeszcze jedną historię. Jednego dnia mały chłopiec przyszedł do swego ojca, trzymając w rękach takie małe pudełko, a było zamykane. I powiedział: tatuś, jak ty myślisz, ile kosztuje to pudełko? Ojciec, niedługo tak myśląc, powiedział mu następne słowa: drogi synku, wartość tego pudełka, wiadomo, że ono coś kosztuje. Każde pudełko w sklepie coś kosztuje. Nikt za darmo go ci nie odda. Ale wartość, naprawdę większa wartość tego pudełka zależy od tego, co znajduje się w środku tego pudełka. Jeżeli w to pudełko położysz diament albo jakąś drogocenność, to twoje pudełko będzie, a nazywać się jak? Szkatułka. A jeżeli tego pudełka ułożysz ogryzek od jabłka, to będzie to co? Będzie to śmietnik. Z naszym sercem to samo. Drodzy bracia, miłe siostry, co układamy do naszego pudełka serca? Jakie cenności układamy do niego? Chcę, żebyśmy od dzisiejszego dnia, sobotniego, kiedy wrócimy do domu, zaplanowaliśmy dla siebie następne rzeczy. Każdy z nas wziął czystą karteczkę, wziąłby długopisik i kiedy wrócimy do domu, żeby każdy z nas napisał dla siebie z modlitwą, napisał dla siebie te ważne plany, ważne cechy, które są potrzebne dla naszego życia, które bardzo niezbędne dla naszego życia. Co dzisiaj wkładamy do pudełka naszego serca, do naszego rozumu, do naszych rodzin? Co dzisiaj możemy włożyć od samego początku tego roku, to i będzie tam. Jeżeli włożymy coś wartościowe, to będzie to w ciągu całego roku. I to przyniesie dobry owoc. Jeżeli włożymy coś jak ten ogryzek, to w końcu roku dostaniemy takie nieprzyjemne rzeczy. Życzę, drodzy bracia, miłe siostry, żeby z Panem Bogiem to, co dzisiaj włożymy do naszych serc, żeby Pan Bóg pobłogosławił to, żeby to rozmnożył, żeby rozwijał te talenty, żeby sam Bóg poprowadził to, co swego czasu przyniesie obfity owoc dla naszego zbawienia, dla naszych rodzin, dla naszych dzieci, a może dla naszych wnuków, dla naszych przyjaciół, dla naszych sąsiadów, dla naszych bliskich i znajomych. Niech Pan Bóg was wszystkich w tym pobłogosławi. Życzę wam, życzę całemu Kościołowi Bożego prowadzenia w ciągu tego roku, który jest przed nami. Niech Pan Bóg was pobłogosławi i da wam wszystko, co jest potrzebne dla zbawienia. Amen.